Jesteśmy z klasy 6 C. Alek jest tutaj dyrektorem. Ja się nazywam Marcin. Kuba jest kamerzystą. O, to ja. Jest 8 listopada. Jesteśmy ze szkoły podstawowej numer 143 imienia Stefana Starzyńskiego w Warszawie. No. No. Kuba, pan kamerzysta, pokaże wam nasz projekt teraz. To jest nasz projekt, taka można powiedzieć tratwa, tylko że takie na bardziej na takie rzeczy. Czyli na przykład na jakieś jedzenie, picie i w ogóle. Może się przydać na kajakach albo w miejscu, w którym nie ma miejsca nigdzie na rzeczy. Najlepsze zastosowanie jest na ryby. A więc tak, musicie zrobić tak. Obwiązać to. Obwiązać. Musicie, nie musicie, jak chcecie. Bo na ryby jest to bardzo dobre w miejscach, gdzie jest po prostu mało miejsca do postawienia, rozstawienia się, gdzie nie ma pomostu czy coś. Można to także działać jako idealna podpórka do wędki. Mhm. Po prostu możecie tutaj położyć wędkę, tam łowi. Znaczy, w sumie nie jest to za bezpieczne, bo wędka Można to także postawić pod wodę, ale plus jest taki, że po chwili się wynurza. Robimy tak, że po prostu tu nie ma nic, że po prostu ja to podciągam, tylko puszczam, to się po sekundzie wynurza. A żeby zdjąć wodę, wystarczy tylko przesunąć. Albo tak zrobić kilka razy, co jest trochę męczące, bo jednak nikomu się chyba raczej nie chce tego robić. Jak mamy wodę, to wystarczy to przesunąć i zrobić tak. I już nie ma wody. Jak jeszcze ktoś chce, to może tak przesunąć. Mamy tutaj zenek. Piesek Zenek. Misio, piesek. To jest dla dzieci małych, które po prostu lubią wyprowadzać lalki czy jakieś psy. Na wodzie. Tak, znaczy na wodzie. No na kajakach na przykład. Nie, no bez przesady, na kajakach to nie może nie, ale. Na kajakach. Jak na przykład dziecko idzie sobie brzegiem jakiegoś jeziorka, to może sobie za sobą ciągnąć takiego pieska i jest to zawsze jakaś frajda dla maluchów. Tak, to jest. Albo może po prostu chodzić i zbierać to na to, prawda. Albo kłaść na to muszelki, jak zbierać. Tak, też może o, on patrzy na was. No. I teraz Marcin, połóż go jeszcze. Połóż go jeszcze. No. I jest pytanie, czy wygramy? No i Zenek przepowiedział przyszłość. No i proszę Marcin. Zenek idzie sobie. No i można też na przykład zrobić tak, że grać w jakąś grę, że na przykład trzeba rzucić, żeby tu przeleciało. Albo po prostu, żeby uderzyło. Dobra, na przykład z daleka. Albo taką. Tak, teraz zagramy w grę. Albo taką jakby piłkę nożą, tylko że turlacie tak. Tak, że lecie po wodzie, że po prostu stoi ktoś tutaj, musi rzucić, żeby to przeleciało. No. Jest to jakieś rozwiązanie, jest to, bo wiele zastosowań ogólnie. No i... Albo, że musisz tak do kogoś podnieść. O, może tak w ogóle unieść 6 kg. Max 7, bo przy 7 już zaczyna tak lekko się obniżać. I może lekko... Tak, jeżeli będzie jakaś fala, wiadomo, to może... I też nie wolno przeciążać na jedną stronę. Tak, bo jak na przykład położy się, znaczy Zenek to może nie, ale jak się położy 1,5 litra wody, to może po prostu zrobić tak i po prostu może butelka spaść i... Butelka, cokolwiek, tak, może spaść. Nie wiem, jak ktoś chce, to może tu położyć piłkę właśnie, nie wiem. Albo dziecko może ten uchwyt jest regulowany, bo można zrobić po prostu tak, taki ruch można wykonać. I że po prostu może być właśnie to regulator do tej bramki. No i... Albo można na tym dziecko posadzić i ciągnąć. Tak, na można. Myślę, jakiegoś psa, kota, tylko trzeba uważać, że 6 kilo. Tak. Bo niektóre psy są na przykład cięższe. No i tak się prezentuje... Tak się prezentuje od dołu. To jest różnymi taśmami izolacyjnymi posklejane.
No i jest to butelki, jest tutaj deska, którą znaleźliśmy. Ogólnie tu jest też taki kawałek szafki, który jest pomalowany już. Teraz jest znaleziony. Ta deska usztywnia całość. No i jest to oklejone, żeby się trzymało, wiadomo. No. Pomalowany sprayem. Tak, pomalowany sprayem. Czarny. No i to tyle teraz, na temat teraz Kuba nas pokaże, jak my wyglądamy. O. Tak się prezentujemy. O, o, tutaj my. No, no. Oła. Tak dokładnie to jest nas piątka. Niestety dwie osoby nie mogły wystąpić. Tak, niestety. No i koniec. Możemy się przedstawić. Marcin, jak masz na nazwisko? Pajewski. Król Walczyński. I jeszcze dwóch mamy tutaj, tak niewidzialnych przyjaciół. Grabowski i Twarowski. Twarowski? A, no faktycznie. Dobra, no to się wytnie. To się wytnie. No i żegnamy bardzo. Do widzenia!